Gracias, Francia. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Jadwigę Wiśniewską, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie pani poseł i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy Radio Maryja. Pani poseł, szczególny czas dziękczynienia za plony, a zatem rozmawiać chcemy na początku o pracy rolników, pracy często niedocenionej, przez wiele lat trwające batalie chociażby na forum Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie doprowadziły do równego statusu chociażby rolników z Polski i rolników z krajów dawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, czyli starych krajów członkowskich Unii Europejskiej. No i do tego dosyć trudny rok dla polskich rolników, bo wiemy, że mamy do czynienia z regionami w naszej ojczyźnie, gdzie wprost możemy dzisiaj mówić o klęsce urodzaju. Rzeczywiście dobiegają końca trudne i bardzo pracowite tegoroczne żniwa i na uroczystościach dożynkowych, które odbywają się w całym kraju, polska wieś, a wraz z nią cała Polska, w modlitwie dziękuję Panu Bogu za plony naszej ziemi. I w tych dniach, na tych uroczystościach rolnikom oddajemy pokłon za ich trud, dzięki któremu te plony zostały zebrane i za to, że dzięki ich pracy mamy w naszej ojczyźnie chleb nasz powszedni. Ten chleb, o który codziennie się przecież modlimy. Smak tego chleba znamy wszyscy, ale chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z codziennych trudów i trosk polskiego rolnika. My mamy świadomość trudu pracy polskiego rolnika. Mówiąc o ciężkiej pracy rolnika, trzeba powiedzieć, że zawsze w tej pracy towarzyszą mu wiejskie kobiety, żony, matki, babcie, które w pocie czoła pracują na polskiej ziemi po to, żeby na naszych stołach był chleb. I przy tych uroczystościach dożynkowych, kiedy podziwiamy piękne dożynkowe wieńce, wieńce przepiękne, zawierające motywy narodowe, motywy katolickie i naszej wspaniałej wiary, należy również wspomnieć o poświęceniu i trudzie wiejskich kobiet. Ta sytuacja na wsi polskiej zaczyna się zmieniać. Ona jest rzeczywiście, tak jak ojciec był uprzejmy podkreślić, bardzo trudna. Przyczyniło się do tego wiele zaniedbań i lekceważenia przez poprzednie władze problemów wsi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawuje władzę dopiero od 9 miesięcy i staramy się tę sytuację naprawić. Oczywiście, że nie wszystko w tym krótkim czasie udało się zrobić, ale dwie sprawy, które uważamy za najważniejsze, zostały już wprowadzone i one będą miały wielki wpływ na przyszłość polskiej ziemi. Pierwsza sprawa, ojcze, to sprawa ochrony polskiej wsi. I to była jedna z pierwszych spraw, którą żeśmy wprowadzili i którą żeśmy się od razu zajęli. Chcieliśmy, aby polska ziemia nie była dostępna dla spekulantów krajowych czy zagranicznych. Ma być dostępna przede wszystkim dla prawdziwych rolników. I wcale nie musi być tak, nie tylko ze względu na rolników, ale ze względu na wszystkich przede wszystkim Polaków, że polska ziemia musi być chroniona, bo to jest polska racja stanu. Pamiętam, kiedy w Parlamencie Europejskim pracował poseł Janusz Wojciechowski, on bardzo często podkreślał, że ziemia to nie towar, którym się handluje. Mówił, że ziemia to skarb narodowy i że należy ją chronić, żeby rodziła chleb naszym obecnym i przyszłym pokoleniom Polaków. Często słyszymy głos fałszywych obrońców ziemi, którzy mówią, że rolnicy stracą, bo ziemia stanieje. To nieprawda. Prawdziwi rolnicy mają ziemię nie na handel, nie na sprzedaż, lecz po to, żeby z niej żyć i po to, żeby na niej pracować. A prawdziwy rolnik
nie myśli o tym, by ojcowiznę sprzedawać, ale myśli o tym, aby ją rozwijać, zachować dla swoich następców. Dlatego ochrona ziemi służy zarówno polskiej racji stanu, jak mówi Jarosław Kaczyński, ale i interesom gospodarczym wsi. Druga ważna bardzo sprawa, której wpływ ma, jest ogromny na życie wiejskich rodzin, to program 500+. 500+ to jest program, którego autorem jest właśnie Jarosław Kaczyński. Ja pamiętam, kiedy pisaliśmy program Prawa i Sprawiedliwości, to pan prezes Jarosław Kaczyński podkreślał, że musi się znaleźć wsparcie dla polskich rodzin. I to wsparcie już zostało uruchomione. I to wsparcie trafia również do wiejskich rodzin. 23 miliardy rocznie wyda budżet państwa na rzecz rodzin z dziećmi i blisko połowa tej kwoty już trafia na polską wieś. Wieś to są pieniądze równe mniej więcej środkom, które polska wieś otrzymuje z unijnych dopłat. Słyszymy, że dopłaty bezpośrednie są wielkim wsparciem dla polskiej wsi. Tak więc program 500+ jest również wielkim wsparciem ważnym dla polskich rodzin, bo przecież jest to wsparcie bardzo sprawiedliwie dzielone i trafia bezpośrednio do rodzin z dziećmi, do rodzin potrzebujących tego wsparcia. To naprawdę jest bardzo wielka pomoc. W całości ta kwota trafia do kieszeń Polaków i ci, którzy krytykują ten program, powinni ze wstydu schować się pod dywan i nie wychodzić pod stamtąd, bo kiedy oni sprawowali władzę, nie potrafili, nie chcieli, nie umieli wesprzeć polskich rodzin, a teraz, kiedy my staramy się te sytuacje naprawiać, rzucają nam kłody pod nogi. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że program 500+ to wielka pomoc dla Polski, w tym dla wiejskich rodzin i to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości, bez których nie byłoby tej pomocy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał swojej obietnicy i będziemy starali się wspierać polskie rodziny, polską wieś. To przecież na wsi jest najwięcej rodzin wielodzietnych. Ja będąc w tym roku na wakacjach nad polskim morzem, spotykałam właśnie rodziny wiejskie. Rodzice często podchodzili do mnie i mówili, proszę pani, nasze dzieci są po raz pierwszy na wczasach, po raz pierwszy na wakacjach, bo po raz pierwszy jest nas na to stać. A więc korzystając z tego, że jestem na gościnnych falach Radia Maryja, chcę bardzo serdecznie jeszcze raz pokłonić się polskim rolnikom, polskim rolniczkom za ich trud, za ich ciężką pracę. Pochylić się nad ich spracowanymi dłońmi. Ja wczoraj byłam na dożynkach województwa śląskiego i te dożynki były takie właśnie trudne, jak była trudna pogoda w czasie tegorocznego okresu wegetacji. Lało, wiało, było naprawdę bardzo trudno. I patrzyłam na te piękne wiejskie gospodynie, które z dumą mimo deszczu ulewnego niosły dożynkowe wieńce. Dożynkowe wieńce, znaki zawarte w tych wieńcach Kościoła katolickiego, państwa polskiego, które pięknie dziękowały na mszy świętej, dziękczynnej za te plony, które udało się zebrać, które przecież są słabsze niż w ubiegłym roku, bo pogoda była bardzo trudna i w tym roku nie sprzyjała rolnikom. Ale polskie rolniczki, polscy rolnicy wiedzą, że na koniec żniw trzeba iść do Kościoła Panu Bogu, podziękować za to, że będzie chleb nasz powszedni na każdym polskim stole. I za to należy dziękować polskim rolnikom, którzy mimo niepogody, niesprzyjających warunków, zawsze idą w to pole, sieją, z trudem zbierają plony swej pracy, ale pamiętają, że trzeba Panu Bogu za te plony pięknie podziękować. Pani poseł, jeszcze jeden temat chciałbym podjąć. Przypomnijmy, że rząd
Prawa i Sprawiedliwości pod koniec ubiegłego roku znowelizował ustawę o systemie oświaty, likwidując obowiązek szkolny dla 6-latków. Dzisiaj już wiemy, bo o tym mówiła pani minister Zalewska, że ponad 80% 6-latków pójdzie do przedszkola, a nie do szkoły. Tak zadecydowali rodzice. Właśnie, przywracamy państwo, ojcze, obywatele. Obywatele mają prawo decydować, a Polską dzięki Panu Bogu rządzi rząd, który słucha i służy obywatelom. I my wsłuchaliśmy się w ten głos Polek i Polaków, którzy mówili, że nie chcą wypychania małych dzieci do szkół. I widzimy, że dziś Polacy zadecydowali, że 6-letnie dzieci będą poznawać świat w przedszkolach, w klasach zerowych, przy szkołach, kiedy to poprzez wykorzystanie najlepszych i najbardziej skutecznych metod nauczania, a więc zdobywanie wiedzy poprzez naukę, poprzez wchodzenie w świat nauki przy wykorzystaniu najlepszej metody, najbardziej adekwatnej do tego wieku rozwojowego, a więc poprzez zabawę, jest wyborem rozsądnym i mądrym. Mówię to jako pedagog z 20-letnim doświadczeniem. Dzieci powinny wchodzić i wkraczać w świat nauki w wieku lat 7, a w wieku lat 6 uczyć się poprzez zabawę. I taką metodą pracy jest i ta metoda pracy jest właśnie stosowana w klasach zerowych i w oddziałach przedszkolnych, przyszkolnych i w przedszkolach prywatnych czy też publicznych. Tak więc widzimy, że obywatele wreszcie czują, że są traktowani w Polsce podmiotowo, że ich głos jest ważny i ich głos jest słyszalny. I korzystając z tego, że za chwilę rozpoczęcie roku szkolnego, już nauczyciele są w szkołach, już przygotowują programy nauczania, już przygotowują klasy, żeby gościnnie otwarły drzwi przed wkraczającymi do nich po wakacjach uczniami. Chcę powiedzieć, że życzę dzieciom, wszystkim dzieciom, które zaczną naukę, czy w przedszkolach, czy w szkołach, żeby ten szkolny rok, ten rok przedszkolny był dla nich rokiem pięknym, interesującym, aby miały świadomość tego, że głową podbija się świat, że trzeba upominać się o to, aby jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej wiedzieć, bo głową, kochane dzieci, kochani uczniowie, podbija się świat. Moim koleżankom, nauczycielom pragnę życzyć, aby to był rok, w którym biurokracja będzie ograniczona, w którym będą mogli koncentrować się na uczniu, a nie na papierze, bo w szkole to uczeń jest najważniejszy. Aby ta praca wynagradzana była coraz lepiej i żeby spotykała się z wdzięcznością uczniów i rodziców. Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę na antenie Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam i oczywiście także dołączamy się do tych życzeń kierowanych pod adresem rolników, nauczycieli, pedagogów i uczniów. I panią pozdrawiam. Ja bardzo pięknie dziękuję. Kłaniam się. Szczęść Boże. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią poseł Jadwigą Wiśniewską, posłem do Parlamentu Europejskiego.
Maria trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i radiosłuchaczom. Panie pośle, Europa, która nie radzi sobie z napływającymi kolejnymi falami nielegalnych imigrantów, kolejne niepokojące informacje, które do nas docierają, to m.in. Francja. Calais, władze francuskie poinformowały, że liczba uchodźców w obozie w Calais osiągnęła 7 tysięcy osób. Oznacza to, że w ostatnich miesiącach nastąpił znaczny wzrost liczby uciekinierów. No i do tego bardzo jasny przekaz, że sytuacja wymknęła się spod kontroli policji i dobrze zorganizowane grupy migrantów atakują ciężarówki w drodze do portu. To Francja, natomiast także bardzo niepokojący komunikat, który dociera do nas ze strony niemieckiej. Rząd niemiecki po raz pierwszy od końca zimnej wojny zachęca obywateli do robienia zapasów żywności, wody pitnej, pozwalającej przetrwać przez 10 dni w przypadku poważnego kryzysu. No tak, niestety Europa doświadcza nie tylko skutków ostatnich lat tego, co Angela Merkel nazwała i zrealizowała jako Willkommens Kultur, czyli masowego napływu imigrantów w ostatnich latach. Trzeba bowiem powiedzieć, że wszystkich tych ludzi, którzy napływają do Europy, zbiorczo wrzuca się do worka pod tytułem uchodźcy, podczas gdy uchodźcy z dużym prawdopodobieństwem, bo tego nikt nie wie tak naprawdę, stanowią zaledwie mniejszość tych, którzy docierają do Europy. Większość to po prostu imigranci ekonomiczni. Nikt nad tym nie panuje, absolutnie. Jeśli ktoś twierdzi, że jest jakakolwiek na granicach Europy, w Unii Europejskiej, gdziekolwiek, że jest jakaś ewidencja, że ktoś kontroluje, kto jest rzeczywiście uchodźcą wojennym, a kto po prostu migrantem ekonomicznym, że ktoś rzeczywiście panuje nad tym, czy ludzie są z rzeczywiście obszarów objętych wojną, czyli z Syrii, czy z innych regionów Bliskiego Wschodu, czy na przykład z Pakistanu, z Maroka, z Algierii. Oczywiście nie ma takiej sytuacji. Ja tylko przypomnę, że kiedy po słynnych tych bulwersujących wydarzeniach w noc sylwestrową w Niemczech, pierwszy, który został skazany, to był mieszkaniec obozu dla uchodźców, ale z Algierii. No się okazuje, no tylko że w Algierii 15 lat temu była wojna, a tu cały czas mamy do czynienia z tak zwanymi uchodźcami. Więc tak, we Francji sytuacja jest dramatyczna w Calais. Tam burmistrz już wprost apeluje o to, żeby wojsko włączyło się do działania. Mamy tam do czynienia z dwoma obozami. Jeden tak zwany oficjalny, legalny, gdzie jest około 2000 ludzi. I drugi z ponad 5000 społecznością, która właściwie no, już tworzy państwo w państwie na tym terytorium. I Francja no, wprost doświadcza tego, co niestety, tak jak powiedziałem na początku, jest nie tylko skutkiem ostatnich lat tego otwarcia się szerokiego na właściwie każdego, kto chce do Europy wjechać, ale też jest skutkiem tak naprawdę postępującej od dekad islamizacji Europy. Bo trzeba też powiedzieć sobie jasno, że jako Polacy, Europejczycy, jako również chrześcijanie, my, nawet gdyby nie było ani jednego zamachu terrorystycznego, nawet gdyby ani jedna osoba nie zginęła w tak dramatycznych okolicznościach, jak to jest, już się dzieje na zachodzie Europy w wyniku działania muzułmańskich radykałów, to trzeba powiedzieć jasno, my i tak mielibyśmy obowiązek przeciwstawić się po prostu islamizacji naszego kontynentu. W tej chwili ta cała perspektywa, którą nam się przedstawia w mediach głównego nurtu a propos kwestii migranckiej, wyłącznie koncentruje się na kwestii humanitarnej, socjalnej i ona jest oczywiście istotna. I każdy, kto ma jakąś elementarnie rozwiniętą potrzebę pomagania, sumienie, chce pomagać ludziom będącym realnie w potrzebie. Natomiast to nie oznacza, że my mamy islamizować Europę. No to są dwie różne rzeczy. I jeśli chodzi o tą islamizację Europy, to ona postępuje od dekad. Ten ostatni proces to już tylko takie szerokie otwarcie rzeczywiście drzwi do tego procesu, a my jako również chrześcijanie powinniśmy myśleć raczej o chrystianizacji, ale nie tej z bombami, tylko tej z krzyżem w ręku, chrystianizacji Bliskiego Wschodu, o tym bardziej powinniśmy myśleć, a nie o tym, jak nasz kontynent jeszcze bardziej nasycić muzułmańskimi radykałami. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Niemczech,
Tutaj no, mieliśmy też ostatnio serię różnych krwawych wydarzeń. No nie ma się co dziwić, tam również jest społeczność muzułmańska i ta społeczność muzułmańska, no powiedzmy sobie jasno, ona jest bardzo podatna, nie, bo to nie jest tak, że wpływają terroryści, przekraczają granice i są zdefiniowanymi terrorystami. Otóż coraz częściej mamy również na terenie Europy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanych samotnych wilków, to znaczy muzułmanie radykalizują się poprzez treści, poprzez media, które do nich docierają. Państwo Islamskie, Al-Kaida mają bardzo dobrze zorganizowane, nawet wydają biuletyny, takie broszury, w PDF-ie można sobie pobrać w internecie, co zresztą odradzam, ponieważ jest to monitorowane przez polskie służby specjalne, więc jak ktoś pobiera taki magazyn w internecie, ale tam są opisy, jak konstruować domową bombę, jak zabić odpowiednio wiele osób, jak się zostaje wielkim męczennikiem z tej okazji. Więc problemem są realnie wielomilionowe społeczności muzułmańskie, które są naturalnym, no tak jak las jest miejscem, gdzie rosną grzyby, tak te społeczności są tymi miejscami, gdzie wyrastają, niestety rodzą się i wyrastają, wychowują się terroryści. No i w Niemczech mamy teraz sytuację, w której rząd ogłosił ten alert, żeby ludzie gromadzili zapasy. Ja się nad tym zastanawiałem, przyznam szczerze, i zbierałem na temat informacje, proszę ojca. To jest takie trochę dziwne, ponieważ ogłoszenie takiego alertu, takiego nawet wojennego, no bo zapasy wody, żywności na 10 dni, no one w żaden sposób nie uchronią nikogo przed zamachem terrorystycznym w taki sposób, jak one się teraz odbywają. Nawet nie bardzo mają wpływ na jakieś tam akcje, które mają miejsce przy okazji zamachów terrorystycznych. Wydaje się, że ten konflikt, konflikty, które są realnie, one są zapisane pod dywan, pomiędzy społecznością, zwłaszcza muzułmańską, arabską, a nie tylko, a rdzenną ludnością w Niemczech i w innych krajach, ja się obawiam, że one w kolejnych latach rzeczywiście obrócą się no, w takie bardzo, bardzo szerokie konflikty z udziałem wielu ludzi, natomiast w tej chwili jeszcze nie mamy tego. I powstaje pytanie, dlaczego rząd Niemiec zarządził taki alert. Myślę, że tutaj wytłumaczenie może być też takie niestandardowe, to znaczy ta polityka Angeli Merkel poniosła tak dramatyczną porażkę, mimo że cały czas ten establishment medialny i polityczny w Niemczech no, broni tej decyzji, broni tego multikulturalizmu, udaje, że można skrajnie różne porządki i widzenie świata pogodzić w jednym państwie, to mimo wszystko no, statystyczny Niemiec to wszystko widzi i jest coraz bardziej wściekły i coraz mniej ma ochoty popierać obecną władzę. I być może ten alert, który został zarządzony, to jest takie no, próba przestraszenia społeczeństwa jeszcze bardziej i skonsolidowania społeczeństwa niemieckiego wokół rządu. Dlatego, że notowania pani Merkel spadają, rośnie w siłę antyimigrancka, jest zresztą eurosceptyczna taka partia Alternative für Deutschland, alternatywa dla Niemiec. No, Niemcy z tego takiego no, lewicowego, lewackiego amoku, bo to, że tam partia, która rządzi, współrządzi, nazywa się chrześcijańską demokracją, no powiedzmy sobie szczerze, ta chrześcijańska demokracja nie tylko zresztą w Niemczech, to jest tylko z nazwy już od wielu lat, od wielu dziesiątek lat na zachodzie Europy, więc panuje lewicowa ideologia, Niemcy zaczynają dostrzegać, jak bardzo jest to groźne i niewykluczone właśnie, że to jest również element z takiego zwierania szeregów, konsolidacji wokół rządu, bo zagrożenie jest większe niż się nawet niektórym wydaje. Oczywiście, że ono jest duże, bezpośrednio jest duże w postaci terroryzmu, w perspektywie jest duże po prostu ogromne, ponieważ Niemcy przegrywają swoją historię. No, coraz mniej Niemców w Niemczech i ten naród no, stanął, podobnie jak inne narody zachodnioeuropejskie,
przed taką wizją końca swojej historii. Niestety mówię to z ubolewaniem, bo my mamy 1000 lat bardzo ciężkich doświadczeń z Niemcami, ale to jest jednak też naród, który wydał ogromne ilości świętych i dzieła europejskiej kultury i architektury, i to wszystko staje teraz pod znakiem niestety zapytania. Panie pośle, Niemcy, Francja, na chwilę Wielka Brytania. Rząd Wielkiej Brytanii, panie pośle, ogłosił zmiany w krajowym systemie więziennictwa, które zamierza wprowadzić w ramach skuteczniejszej walki z islamizmem. W zakładach karnych mają zostać utworzone odizolowane oddziały dla dżihadystów mogących radykalizować innych osadzonych, a zatem także bardzo niepokojąca sytuacja w Wielkiej Brytanii. Dosłownie 2 minuty nam pozostały, panie pośle. Dobrze. No, proszę ojca, to niestety jest też kolejny taki fakt, który się ukrywa i o którym jest bardzo mało w mediach. Może niestety, ale nie wiem, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Na przykład dane francuskie mówią o tym, że nawet większość skazanych, mimo że muzułmanie to nie więcej niż 10% społeczeństwa francuskiego, nawet ponad połowa skazanych osadzonych w więzieniach to właśnie imigranci, to właśnie muzułmanie. No i teraz problem polega na tym, że więzienia w zachodniej Europie, w których muzułmanie stanowią nieproporcjonalnie dużą liczbę nawet w stosunku do populacji całego kraju, stają się takimi wylęgarniami radykalizmu. No tutaj również ja się dziwię, że nie ma takiego zjawiska jak absolutnie wydalanie nawet tych, którzy popełnili niewielkie przestępstwa, ale są właśnie imigrantami spoza Unii Europejskiej na przykład, jeśli chodzi o rządy tych państw. No, niestety w Wielkiej Brytanii również jest tak, że jest pewna nagonka na Polaków jako taki zastępczy temat, gdy realne problemy są właśnie z imigracją muzułmańską. No, narody zachodnioeuropejskie naprawdę muszą albo radykalnie zmienić swoją politykę, wrócić do korzeni, wrócić do tożsamości narodowej i do chrześcijaństwa, albo czeka je bardzo ponura przyszłość, jeśli nie podejmą bardzo zdecydowanych, radykalnych kroków. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jeszcze Turcja nam pozostała, ale to na następne nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Przy następnej okazji. Bardzo dziękuję. Bo też ważne rzeczy się dzieją na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten komentarz. Z panem Bogiem. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Robertem Winnickim, prezesem Ruchu Narodowego. Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Rytel-Andryjanika, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie, księża profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże profesorze, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia polskie parafie dokonają aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Trwamy w tym szczególnym roku, roku 1050-lecia Chrztu Polski. To jest szczególny czas, tym bardziej, że mamy takie szczególne, można powiedzieć, dwa etapy zawierzenia. Pierwszy etap zawierzenia miał miejsce w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja, kiedy to księża biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wtedy padły bardzo głębokie słowa. Oddajemy dzisiaj w swoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże, ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi. Ten nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem sprzed 50 lat, z 1966 roku, umieszczony w specjalnej tubie obok cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego, kiedy patrzymy na ikonę Matki Bożej, to właśnie widzimy po prawej stronie tą tubę, jest tam właśnie ten akt również nowy. Ale przed nami drugi etap zawierzenia. Obejmuje on wszystkie parafie Kościoła katolickiego w Polsce i na emigracji. Akt zawierzenia będzie ponowiony w parafiach w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia bieżącego roku. Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski proponuje,
by bezpośrednim przygotowaniem do niego stały się celebracje Słowa Bożego w parafiach w dniach od 23 do 25 sierpnia. Można też w różny sposób zaznaczyć to takie przygotowanie nasze do aktu zawierzenia. Ideą przewodnią tych trzech dni są trzy cnoty boskie, czyli wtorek wiara, potem następnie w środę rozważamy nadzieję i w czwartek miłość, a w piątek jest ten akt zawierzenia w parafiach. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, którą będziemy celebrowali w piątek, to okazja do dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach naszego narodu, czego dokładnie jesteśmy świadomi. Dlatego w akcie zawierzenia, który będzie wypowiadany w najbliższy piątek, zwracamy się do Matki Bożej słowami. Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego narodu i do każdego z nas. Dziękujemy serdecznie, księże profesorze, a zatem trwamy jeszcze w tej szczególnej rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski, uroczystości za nami już w Gnieźnie, w Poznaniu, także uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka na Jasnej Górze i teraz ten kolejny etap w tym roku, świętowanie święta Matki Bożej Jasnogórskiej w tym wymiarze zawierzenia naszych parafii, tej, która jest królową naszego narodu. Tak, królową naszego narodu jest i ktoś powiedziałby, dlaczego Matka Boża Częstochowska? Przecież, a może z innego sanktuarium, tak się składa, że kiedyś ktoś mówiąc właśnie o Matce Bożej w różnych sanktuariach, kiedyś mówił mąż do żony, słuchaj, jak to jest, że jest Matka Boża Leśniańska, Kodeńska, Fatimska, Częstochowska i jak mężczyzna chciał konkret, do której Matki Bożej powinienem się modlić, która jest ważniejsza, tak myślał. A żona mówi do niego, słuchaj, ty nie rozumiesz, przecież to jest ta sama Matka Boża, tylko w innej sukni. Podobnie tutaj. Mamy Matkę Bożą w sukni częstochowskiej i to jest też szczególne miejsce. Ojciec Święty Franciszek, kiedy był na Jasnej Górze, to użył takiego stwierdzenia, że to jest duchowa stolica Polski. I my to odczuwamy, kiedy jest apel jasnogórski, kiedy łączymy się z Jasną Górą, kiedy są pielgrzymki. Przecież od 10 kwietnia tego roku do 14 sierpnia przyszło w 133 pielgrzymkach około 86 tysięcy ludzi na Jasną Górę. Potem były też inne pielgrzymki, były rowerowe, były tam jeszcze inne pielgrzymki i to pokazuje, że ludzie idą do Matki na Święcie. W tym roku na odpust Matki Bożej 15 sierpnia na Jasnej Górze było około 100 tysięcy osób. To znaczy, że ludzie czują ten związek z Matką na Święcie. Co więcej, być może znamy wiersz Jana Lechonia, Polaka pochodzenia żydowskiego, który napisał takie słowa. Matko Boska Częstochowska ubrana perłami, cała w złocie i brylantach, modli się za nami. O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. 26 sierpnia uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja i pozdrawiam księże profesorze. Dziękuję serdecznie, bardzo pozdrawiam. I oczywiście informacje dotyczące tych uroczystości na portalu internetowym Radia Maryja www.radiomaryja.pl. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego. Zapłać, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Gościem aktualności dnia był ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Kończymy audycję aktualności dnia. Kochani, piękna młodzież, mądra, o pięknym duchu to piękna przyszłość. Niezwykle ważna w kształtowaniu nas jest modlitwa. To na modlitwie sam Pan Bóg spotyka się z nami i nas formuje. To Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas. Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie modlić. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać. Powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez
modlitwę, swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie. Prawdziwy Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, by On był bardziej kochany, dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, do dawania im w prezencie tych nawiedzeń. Dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, samotny, czeka, byśmy Go odwiedzali i dziękując za Jego miłość, powiedzieli Mu o swej do Niego miłości. Jest godzina 14. W Państwa domach gości Radio Maryja. Za zamieszanie związane z reprywatyzacją w Warszawie jest odpowiedzialna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, powiedziała poseł Beata Mazurek. Rzecznik PiS-u odniosła się do informacji o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji. 9 postępowań w sprawie stołecznych nieruchomości przekazano prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Jedno prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Od kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. Za całe to zamieszanie, za to wszystko, o czym my wiemy z mediów, tak naprawdę odpowiedzialna jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, ponieważ to ona tak naprawdę organizuje i odpowiada za to, co się dzieje w ratuszu. I nie twierdzę, że dawała przyzwolenie, ale być może nie miała właściwego nadzoru nad tym, co w zakresie reprywatyzacji się stało. Z tego, co wiemy, sprawami zajmuje się CBA, czy nawet złożyło już doniesienie do prokuratury. Poczekajmy na komunikaty z ich strony. Mówiła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u. Prezydent Andrzej Duda w połowie sierpnia podpisał ustawę dotyczącą gruntów warszawskich. Ustawa ma rozwiązać problem nieruchomości objętych tak zwanym dekretem Bieruta z 1945 roku. Objęto nim 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym niemal 24 tysiące nieruchomości. Ponad 130 milionów złotych. Na taką sumę zalegają Polacy z opłatami za czynsz. Tak wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej. Dane BIG-u wskazują, że problemy z zapłatą mają głównie mieszkańcy mniejszych miast, m.in. Elbląga, Legnicy, Radomia i Fabianic. Jednak liderem są mieszkańcy Warszawy, gdzie lokatorzy są winni aż 29 milionów złotych. Z raportu wynika, że ponad 80% dłużników to pojedyncze osoby. Jedynie 13% to gospodarstwa dwuosobowe. Wskaźnik zadłużenia większych rodzin to jedynie 3%. Kamil Suskiewicz, ekspert z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki mieszkaniowej, podkreśla, że problem niepłacenia czynszu ma kilka przyczyn, m.in. brak odpowiednich przepisów. Rzeczywiście warto się zastanowić, dlaczego dzieje się tak, że osoby, które mają zaległości, nie płacą. Czy rzeczywiście to wynika z tego, że nie stać ich na zapłacenie, czy raczej mamy do czynienia z jakąś luką, która umożliwia niepłacenie. I w tej kwestii z naszych obserwacji wynika, że jednak po prostu można nie płacić. Że problem polega na tym, że nie ma mechanizmów, które by ściągały należności od dłużników. Tu dochodzi jeszcze problem, to znaczy, że jakby część tych zasobów takich tańszych, właśnie na przykład mieszkań komunalnych, one pozostają w rękach osób bardzo dobrze sytuowanych. Takim problemem mamy do czynienia głównie w Warszawie, ponieważ znowu nie ma mechanizmu weryfikacji tych zarobków. Z raportu wynika, że zobowiązania najbardziej zadłużonej osoby fizycznej sięgają, i tu uwaga, 930 tysięcy złotych.
Rząd szykuje zmiany w funkcjonowaniu kas fiskalnych. Urzędnicy informacje o każdej transakcji mają uzyskać online. Większość stosowanych obecnie urządzeń może być bezużyteczna. O sprawie napisał jeden z dzienników. Sprzedawcy będą wydawali klientom papierowe paragony, ale od 2018 roku będą musieli mieć nowe kasy z opcją, która pozwoli automatycznie przesyłać fiskusowi wszystkie dane o zawartych transakcjach. Nad zmianami, które mają ułatwić kontrolę i uszczelnić lukę w VAT, pracuje Ministerstwo Rozwoju. Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Krajowego Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, podkreśla, że zmiany są potrzebne, ale należy pamiętać o małych przedsiębiorcach. Zmiany fiskalne idą w dobrym kierunku. To rewolucja na rynku zmian fiskalnym, ale należy pamiętać o małych przedsiębiorcach, o dobrym handlu, o drobnym handlu, żeby mogli unieść koszty tych zmian kas fiskalnych. Także myślę, że tutaj urzędy skarbowe powinny na siebie przejąć część tych zmian, czy nawet refundacji takich kas, które byłyby nowym jakby tutaj całkowicie produktem na rynku i na pewno za sobą poniosą pewne obciążenia, które niekoniecznie małe podmioty udźwigną. Projekt dzieli przedsiębiorców, którzy obawiają się kosztów. Według ekspertów producenci kas mogą nie zdążyć z wdrożeniem proponowanych rozwiązań. Zmiany miałyby wejść w życie od 2018 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce dofinansować budowę lokomotywy spalinowo-elektrycznej. O sprawie napisał jeden z dzienników. Niewykluczone, że na początku września Bydgoska PESA podpisze list intencyjny dotyczący budowy prototypu i testów. Wsparcie rządu ma być impulsem rozwojowym w ramach tzw. Doliny Kolejowej i zwiększyć konkurencyjność tej gałęzi polskiego przemysłu. Lokomotywa hybrydowa może bowiem prowadzić pociągi na odcinkach zelektryfikowanych oraz pozbawionych sieci trakcyjnej. Czesław Warsewicz, wydawca portalu na kolei.pl, podkreśla, że lokomotywy spalinowo-elektryczne mogą być bardzo przydatne w przewozach towarowych. Na pewno jest to bardzo potrzebne dla rozwoju polskiej branży kolejowej. Czy to jest ten rodzaj produktu potrzebny na rynku, to oczywiście jest tak, że w Polsce i podstawową lokomotywą są lokomotywy elektryczne. Myślę, że te lokomotywy hybrydowe byłyby wykorzystywane również do przewozów towarów, lokomotywy również towarowe, które bardziej byłyby na polskim rynku korzystniejsze czy bardziej potrzebne. W Polsce jest zelektryfikowanych około 90% linii kolejowych. W Europie bywa różnie i tam na pewno te potrzeby byłyby znacznie większe. Należy brać pod uwagę, że musiałby być też taki produkt sprzedawany, dedykowany na rynki pozapolskie. Fundusze na budowę hybrydowej lokomotywy PESA ma otrzymać z programu Narodowego Centrum Innotabor, który ruszył w ubiegłym tygodniu. W ramach pierwszego konkursu do rozdysponowania jest blisko 200 milionów złotych. Najnowsza strategia taborowa PKP Intercity zakłada, że do 2023 roku koleje przeznaczą na wymianę taboru 1 800 000 000 zł. Premier Czech Bohuslav Sobotka stwierdził, że Unia Europejska nie zdoła sobie w trwały sposób poradzić z istniejącymi zagrożeniami bez utworzenia wspólnej armii. Sobotka wziął udział w corocznym spotkaniu czeskich ambasadorów w siedzibie MSZ w Pradze. Według niego do postępu w tym kierunku miałoby dojść już jesienią, a pierwszych konkretnych projektów należy oczekiwać na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jak zaznaczył Sobotka, niedawne akty przemocy w Niemczech i zamach terrorystyczny we francuskiej Nicei jasno pokazują, że należy być przygotowanym na zagrożenia wszelkiego rodzaju. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Dziś w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Błogosławieni Miłosierni w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem księdza Grzegorza Suchodolskiego Pallotyna. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz dr Franciszek Gomułczak, pallotyn z Rzymu.
O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, pallotyn, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie, ksiądz doktor Franciszek Gomułczak z Rzymu, ksiądz doktor Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego, siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, założycielka pierwszego hospicjum w Wilnie, pan Grzegorz Kiciński z Fundacji Aniołów Miłosierdzia z Warszawy oraz ksiądz dr Marian Mucha, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Wszystkich mieszkańców Zakopanego i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. To nasze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja w Zakopanem. Już dzisiaj gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy będą razem z nami. 10 minut po godzinie 14 przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Korzystamy z tomu 4 liturgii godzin. Podaję informacje o numerach stron. Hymny na stronie 505, antyfony, psalmodia, czytanie oraz werset na stronach 543 i stronach kolejnych. Modlitwę odnajdziemy na stronie 546. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia, kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem, chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plaskra. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Powstań, Panie. Osądź sprawiedliwie narody. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga, niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów. Powstań na sąd, któryś zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Pan jest sędzią narodu, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, osądź sprawiedliwie narody. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny. Zbawia ludzi prostego serca. Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem. Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, łuk napnie i w nich wymierzy. Przygotuję na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie, brzemienny jest udręką i podstęp rodzi. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował. Złość jego obróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, psalm śpiewam mojemu w imieniu najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny, zbawia ludzi prostego serca. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Wezwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną. Na zgromadzeniach będę błogosławił Ciebie. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modlił się Adam z Krasnego, diecezja Płocka. Szczęść Boże. Bóg zapłać, Panie Adamie. Pozdrawiam, dobrego dnia życzę i dziękuję oczywiście tym wszystkim, którzy wraz z nami trwali na wspólnej popołudniowej modlitwie z liturgii godzin. minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Przed nami ważne wydarzenia, nasze pielgrzymowanie 1 września do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Natomiast 3 września spotykamy się na 8. dziękczynieniu w rodzinie w Toruniu. Już za chwilę będziemy przekazywać bieżące informacje dotyczące tych miejscowości, w których organizowany jest wyjazd zarówno do Kalisza, jak i do Torunia. Oczekuję także na kontakt telefoniczny z Państwem, przypominając numery telefonu do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Przygotujmy także przybory do pisania. Uwaga, poproszę Górę Śląską, Grudziądz, Gryfino, Iławę, Kartuzy, Katowice, Katowice Panewniki, Kobyłkę oraz Kraków Szklane Domy.
Uwaga, Góra Śląska, koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd na dziękczynienie w rodzinie 3 września do Torunia. Pani Irena, numer telefonu 720 050 470. Powtarzam, 720 050 470. I telefon do pani Łucji 506 940 556. 506 940 556. Grudziądz, Bazylika Farna pod wezwaniem świętego Mikołaja, zapisy w biurach parafialnych, a także w biurze Radia Maryja przy Farze. Pozdrawiamy i zapraszamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego. Proszę ojca, ja z takim ogłoszeniem, że dzisiaj, 22 sierpnia w Radzyminie o godzinie 17 będzie zawierzenie, znaczy o 18 zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi kapłanów, osób konsekrowanych oraz dzieła Caritasu, a także będą rodzinne, właśnie o rodzin też. To zawierzenie będzie prowadził nasz biskup Henryk Hozer. Rozpoczyna się o 17 procesją, nabożeństwem, procesją figury Matki Bożej Fatymskiej, a 18 msza święta. I jeszcze prosiłabym o takie ogłoszenie, właśnie podać chciałabym. W czwartek będzie msza święta za ojczyznę w Markach, parafia świętego Izydora. Po 18 po mszy świętej będzie adoracja w tej intencji, a potem msza święta. Bardzo gorąco byśmy zapraszali, bo mało osób przychodzi, a nasza ojczyzna potrzebuje tak modlitwy. Szczęść Czyli Boże, zapraszać siebie nawzajem, mobilizować, bo polska modlitwa oczywiście potrzebuje czym więcej, tym lepiej. Ojczyzna. Dziękuję. Jak pani na imię? Anastazja. Dziękuję pani Anastazjo, dobrego dnia życzę. Pozdrawiam Gryfino. Wyjazd do Torunia organizowany jest przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Telefon do pani Krystyny 798 527 051. 798 527 051. Pozdrawiam Iławę, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Organizuje wyjazd do Torunia. Numer telefonu do pani Stefanii 505 045 879. 505 045 879. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo ja witamy? Inowrocławia, halo, Inowrocławia. Jeżeli ktoś chce jechać do Kalisza, ponieważ tu nie jest organizowana pielgrzymka, jest możliwość zabrania się z Bydgoszczy. Autokar z Bydgoszczy może zabrać 10 osób albo nawet więcej. Do pani Danki proszę dzwonić 720 138 456. 720 138 456. To jest Bydgoszcz Fordon, parafia Matki Bożej Królowej Męczenników. I zapraszacie Inowrocław, tak? Tak. Ja z tą panią rozmawiałam. A pani jak na imię? Słucham? A pani jak na imię? Krystyna. Dziękuję pani Krystyno, pozdrawiam także Inowrocław. Uwaga, Kartuzy, przy parafii świętego Kazimierza organizowany jest wyjazd na dziękczynienie w rodzinie, zapisy w biurze Radia Maryja, ale także drogą telefoniczną, telefon komórkowy do pani Teresy 695 973 912. 695 973 912. Drugi numer telefonu do pani Brygidy 720 115 948. 720 115 948. Katowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie i Radzionków. Międzyparafialny wyjazd zarówno do Kalisza, jak i do Torunia. W Katowicach zapisy u pani Felicji 504 918 348 504 918 348 W Rudzie Śląskiej u pani Heleny 607 135 473 W Piekarach Śląskich u pani Reginy 536 603 257 W Radzionkowie u pani Lidii telefon 536 601 951. Gorąco pozdrawiamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
To ja? Mogę? Bardzo proszę. Aha, kogo witamy? Ja jestem z okolicy Białogardu i dzwoniłam wczoraj do pani do Kołobrzegu, bo ja bym chciała jechać we wrześniu do Torunia. I oni nie jadą. I czy może Koszalin albo jakiś może gdzieś tutaj wysłuchają to, czy by mogli mnie zabrać? Tak, nie mam zgłoszonego Koszalina na dziękczynienie w rodzinie. Aha, jeszcze nie, więc bo chyba nie pojedzie i ja chyba nie pojadę. To może zróbmy tak, że jeżeli ktoś z okolic Koszalina organizuje wyjazd, to bardzo proszę o kontakt telefoniczny, a panią bardzo proszę, aby pani nadsłuchiwała. Może akurat ktoś organizuje wyjazd, dobrze, a jeszcze nie dobrze. Zgłosi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Panem Bogiem. Jak pani na imię? No niestety, nie dowiedzieliśmy się. O uwagę poproszę Katowice Panewniki, wyjazd przy parafii świętego Ludwika i w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapisy u pani Ireny 508 987 670.